Tak więc wczoraj wieczorem otrzymaliśmy oficjalny, wielki trailer FNAF'a Help Wanted 2, który pokazał kilka naprawdę mega ciekawych rzeczy i zapowiedział totalnie ciekawy content co do drugiej części Help Wanted, która zabierze nas m.in. do wydarzeń FNAF'a Sister Location, FFPS'a czy Security Breach'a, a my na pewno zobaczymy tam wiele ciekawych postaci, wydarzeń i innych rzeczy, o których opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Przed wami kompletna analiza trailera FNAF'a Help Wanted 2. Siema, Mondar z tej strony, witam was serdecznie. Nie zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagramka, link macie w opisie, naprawdę będzie mi mega, mega miło. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc publikacja traileru Help Wanted 2 w listopadzie to najbardziej niespodziewana, spodziewana rzecz, której moglibyście się spodziewać, ponieważ gra już jakiś czas temu, dokładnie w maju, była zapowiadana na końcówkę 2023 roku. Jeżeli do tego momentu, czyli do listopada, nie pojawiła się żadna informacja odnośnie jej premiery, to mogliśmy być pewni, że gra pojawi się w grudniu, a trailer pojawi się w listopadzie. I to było pewne, każdy się tego spodziewał. No proszę, spodziewaliście się tego, prawda? No miałem nadzieję, że tak, ponieważ trailer wyszedł wczoraj, więc teraz wejdźmy w to, co tam widzimy. Imo, nie ma tutaj większych zaskoczeń, raczej wszystkiego można było się spodziewać, ale i tak kilka rzeczy musimy przegadać, więc dlatego nagrywam ten film. So, wszystko zaczyna się bardzo, bardzo standardowo. Brzaskową sekwencją trochę jak z FFPS-a. The first day at a new job can be daunting, anxiety-inducing, and downright terrifying. A w tle słyszymy znajomy głos, który bardzo mocno wychwala Fazbear Entertainment, bo przecież to jest firma, która nigdy nic złego nie zrobiła. Generalnie, jeżeli szukasz pracy, to możesz wybrać się do nich z czystym sumieniem i po prostu będziesz najlepszym pracownikiem, jaki kiedykolwiek chodził po tej planecie. W najlepszym miejscu pracy zresztą. I generalnie gościu mówi jakieś głupoty przez większą część tego trailera, ale nie zwracajmy na to aż tak uwagi, są ważniejsze rzeczy, którymi powinniśmy się zająć. Przede wszystkim pierwszą wartą uwagi rzeczą jest jedna z minigierek, Phaser Blast. Albo jakiejś po prostu lokacji, gdzie Phaser Blast się znajduje. Ponieważ chwilę później widzimy Foxy'ego, który wygląda dokładnie w ten sam sposób, jak wyglądał na plakacie w Security Breach'u. Więc strzelam, że jest to jakieś mocne powiązanie i najpewniej przeniesiemy się do jakiegoś takiego miejsca z minigrami czy coś. Aczkolwiek co do znaczenia tych minigier przejdziemy do tego później, bo jeszcze w trailerze jest o nich mowa. Następnie widzimy kolejną minigrę, tym razem z roboty na kuchni, w jakiejś restauracji czy tam fast foodzie w Mega Pizza Plexie. Otóż będziemy siedzieć za ladą i dawać żarcie, na przykład na czosy dla staff botów, co jest spoko. Później mamy kolejną minigierkę z łączeniem kabli i to wygląda spoko, myślę, że będzie dość ciekawe. Następnie ciekawą sekwencję z Helpim, który jest przykuty do jakiegoś malutkiego stolika i zakładamy mu jakąś maskę na twarz, w sensie na mordkę. Będzie to jakieś serwisowanie, czytaj, przeprowadzanie operacji na Helpim. Coś typu te zadania pokroju Parts and Service z jedynki. Następnie w ramach kolejnej minigierki mamy tą pamięciową grę, którą sami graliście już najpewniej milion razy w jakichś grach na telefon czy coś. Jest to zwykła pamięciówka w karty, żeby odnaleźć parę. Jak widzicie, gramy tutaj na kartę z wizerunkiem Moona przeciwko jakiejś nowej, ciekawej wersji endoszkieletu, który nie ma standardowej głowy, tylko ma ekran. I zdecydowanie, kiedy z nim przegramy, to dostaniemy jumpscare'a, to jest pewne. Następnie widzimy kolejną część tej minigierki z samego początku trailera, mianowicie Phaser Blasta. Wszystko to ma miejsce tak jakby w świecie Dreadbera z DLC-ka do pierwszej części. Zresztą do Dreadbera za chwilę sobie wrócimy. W ramach kolejnej minigierki będziemy malować Roxy, mianowicie będziemy robić jej make-up. A na pewno na przestrzeni tej minigierki będą jakieś utrudniacze, przez co będziemy mogli z nią przegrać, a najpewniej wtedy nas zjumpskeruje. Następnie widzimy minigierkę z Sunem, najpewniej w jej trakcie zmieni się w Moona. I uwaga, ponieważ na podstawie jego poleceń będziemy układać postacie typu Paper Plates, które wcześniej pojawiły się we FNAF-ie 2 oraz w UCN-ie. Myślę, że giga spoko nawiązanie, będzie to całkiem ciekawe. Pewnie jeżeli się pomylimy bądź zrobimy coś nie tak, ten zmieni się w Moona, a potem walnie nam jumpscare'a. Następnie widzimy minigierkę, którą już wcześniej się dowiedzieliśmy, jest to Bonke Bon, czyli zwyczajne walenie Funtime Freddy'ego i Bonbona na głowę młotkiem. Jak byliście kiedyś nad morzem, to graliście w to samo, tylko bez Bonbona. Następnie tu widzimy Phaser Blasta, czyli tutaj będzie to strzelanie do balonów. Co ciekawe, w biurze z FNAF-a 1. Później widzimy dalszą część minigierki z operowaniem Helpiego. Jak widzimy, musimy go chyba ciąć. A co więcej, po zdjęciu maski widzimy, jak leje mu się piana z mordki, więc to będzie dość poważne, ten cupcake jest spoko. Następnie mamy minigierkę z naprawianiem bezpieczników.
najpewniej w daycare u Sana i Moona, ponieważ chwilę później widzimy Moona, który najpewniej będzie nas jumpscare'ował, jeżeli nie włączymy zasilania. To jest chyba logiczne, całkiem. W tle za Moonem widzimy zresztą Funtime Foxy'ego, albo postać do Funtime Foxy'ego bardzo podobną. No, ciekawy detal. Swoją drogą już nawet teraz widzimy, że Moona będzie mogli odstraszać latarką. Najdokładniej w trakcie wymiany bezpieczników w celu włączenia zasilania, aby Moon mógł stąd palić gumę. Po następnym minigierce widzimy coś, co już faktycznie może nas zainteresować. Mianowicie jakieś biuro. Tylko jakie? No, ja wiem, mam nadzieję, że wy też wiecie. Ponieważ jest to dokładnie biuro, jakie mieliśmy w Custom Night'cie we FNAF'ie Sister Location. Dosłownie to jest dokładnie to samo. Drzwi po bokach, wentylacja, ale z przodu, jakoś tak dziwnie nisko. Co więcej, dość podobne, aczkolwiek nieidentyczne ułożenie rzeczy na biurku. Monitory są trzy, ale nie są w jednym miejscu tak jak ostatnio. Jeden jest po lewej, a dwa są po prawej, a na tym po lewej położony jest wiatrak, który w oryginale także leżał po lewej. Nie ma też plakatu Baby, ale kif to. Oraz identyczny układ kamer jak w Custom Night'cie w Sister Location. No, ewentualnie w alternatywnej ostatniej nocy, gdzie gramy na Enarda. Ona była ciężka. Później widzimy w ogóle giga ciekawą rzecz i na samym początku w ogóle tego nie zauważyłem. Ale to może być jedna z najciekawszych minigierek w ogóle w całej grze, ponieważ tam w tle stoi Mimik. I wreszcie zrobią z nim coś sensownego. Mam nadzieję. Oby. Tak jest, dokładnie ten sam Mimik, którego widzieliśmy na 30 sekund pod koniec FNAF Ruin. Nagrałem o tym wcześniej film, jeżeli nic na jego temat nie wiecie, to tam zapraszam. Generalnie, tak jeszcze w tym momencie, gościu naprawił lore nowego FNAFa, ale trochę zepsuł lore starego FNAFa. Ale może o tym kiedy indziej. Co więcej, po ekranie na stole oraz po nowej wersji endoszkieletu widzimy, że to jest dokładnie ta sama pamięciowa minigierka, co wcześniej. Tutaj widzimy tylko to, co będzie działo się w jej trakcie. Otóż nie będziemy grać tylko i wyłącznie do tego endoszkieleta, ale również będziemy odganiać Mimika z pomocą faz kamery. Ziomek będzie się do nas skradał w ciemnościach, a my będziemy musieli go odganiać. Całkiem spoko pomysł, plus fajnie, że wreszcie coś więcej z tym Mimikiem robią. Nawet jestem pewien, że to będzie wyglądać dokładnie w ten sposób, ponieważ po flashu faz kamery Mimik odwraca się, jakby miał stąd spieprzać, więc spoko. Następnie widzimy kolejne przebitki z biura z FNAF'a Sister Location. Jak widzimy, Balora przychodzi z lewej, będziemy musieli zamykać przed nią drzwi, aby ta nie wbijała do środka, bo nie potrzebujemy jej w naszym składzie. Widzimy także segment ziepko przeniesiony chyba z drugiej nocy w FNAF'a Sister Location. Jest to ta scena z Funtime Freddy'm. Będziemy odganiać go dźwiękiem czy coś z tego megafonu. Chwilę później widzimy wspomniane wcześniej naprawienie bezpieczeństwa oraz Music Mana, tego wielkiego Music Mana prosto z Security Breach'a. Z nim myślę, że będzie całkiem spoko minigierka. Jeżeli mamy do czynienia z DJ Music Manem, myślę, że na pewno będzie to gra rytmiczna pokroju Beat Sabera albo Guitar Hero. Myślę, że innej opcji tutaj nie ma. On najbardziej by do tego pasował. Jestem na 90% przekonany, że to będzie to. Jeżeli nie, no to słabo. Później widzimy już po raz ostatni minigierkę z Phaser Blast. Otóż podczas strzelania przeszkadzać będzie nam Plush Baby, którą będziemy musieli wyganiać, paląc ją lufą pistoletu. Ała. W tle widzimy także Dreadbera, który będzie do nas przychodzić i będzie nas jumpscare'ować, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ta dynia mogłaby wyglądać troszeczkę lepiej, a po lewej widzimy Trash Gang. Następnie widzimy segment z Glamrock Freddy'm. Tutaj, no nie wiem, Mimik go przejął, więc musimy wywalić Mimika z jego głowy czy coś. No, coś takiego mi się wydaje. Będziemy go otwierać, wymieniać części, coś typu te minigierki z Parts and Service z jedynki. Następnie mamy w sumie nie wiadomo co, ale wygląda to trochę jak ta kolejka, którą jechaliśmy w Ruin. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Glamrock Bonnie faktycznie rzeczywiście istniał. Następnie ponownie widzimy minigierkę z operowaniem Helpiego i widzimy, że w jej trakcie przeszkadzać będzie nam Scrapped Baby. Jeszcze nie wiadomo jak, ale w jaki sposób będziemy musieli ją odganiać. Drogą ciekawe jest to, co ziomek, którym będziemy grać, ogląda w telewizji. Peppers Pickled Popcorn. I myślę, że minigierka z operowaniem Helpiego to będzie najbardziej stresujący moment w całej grze. Swoją drogą, jeżeli te minigry podzielą na jakieś poziomy, czy tam kolejne stage'e, byłoby super zobaczyć operowanie plus trapa. Później znów widzimy minigierkę z Glamrock Freddy'm, z DJ Music Manem oraz minigierkę z Sunem. Mierzymy tutaj po prostu projekt kolejnego Paper Plate'a, którego będziemy musieli stworzyć. Później widzimy jeszcze Balorę, która dla odmiany przychodzi z prawej oraz jumpscare DJ Music Mana, który jest no taki se, ale pewnie w okularach VR będzie trochę mocniejszy. Następnie widzimy jeszcze jumpscare Scrapped Baby i powiem tak, jej model jest spoko, ale jumpscare taki średni, plus oficjalne potwierdzenie tego, co już w sumie każdy wiedział, że tak będzie, gra wychodzi w grudniu tego roku, więc przygotujcie się. No i właśnie w ten sposób trailer ten dobiega końca. Czy dowiedzieliśmy się z niego czegoś nowego? Tak. Czy mogliśmy się z tego spodziewać? Tak. Czy było to spoko? Tak. Czy warto to analizować? Chyba tak, więc przejdźmy do szybciutkiej analizy.
Dowiedzieliśmy się o kilku minigierkach, które na bank pojawią się w tej grze i no zapowiadają się ok. Przede wszystkim kilka kwestii, które najbardziej mnie ciekawią. Po pierwsze, w jaki sposób to będzie wyjaśnione pod kątem lore. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsza część Help Wanted w uniwersum FNAF-owym została stworzona, aby sfinansować wybudowanie Mega Pizzaplexu. W związku z czym, jeżeli dwójka powstała już po powstaniu Pizzaplexu, to... No powiedzmy, że chcieli jeszcze trochę sianka zarobić. Co do lore, nie wiemy w sumie tak naprawdę nic, dowiemy się po premierze. Dodatkowo z trailera wychodzi na to, że w dwójce zobaczymy dokładnie to, czego nie zobaczyliśmy w części pierwszej. No jak pamiętacie, mieliśmy części od 1 do 4, ta czwórka była tak trochę naciągana. Tutaj zobaczymy i rzeczy z Sister Location. I widzimy tutaj zapowiedź rzeczy z FFPS-a w postaci minigierki z Helpim. Pewnie będzie tego więcej, tylko nie chcą nam jeszcze pokazać. Plus mamy tutaj content, nawet dużo contentu z Security Breach'a i z Ruin, bo widzieliśmy Mimika. No, myślę, że zawartość tej gry będzie całkiem spoko i w sumie to by było chyba na tyle. Raczej nie ma co się powtarzać, gierka wychodzi w grudniu, więc myślę, że giga goat. Coś czuję, że ten grudzień wreszcie przyniesie mi wajby końcówki 2021 roku, kiedy nagrywałem najpierw Poppy Playtime, a później FNAF Security Breach i to był w ogóle świetny czas. Tak właśnie wyglądają póki co moje przemyślenia odnośnie tej gry. Dla mnie na pewno miło by było, jakby pojawiło się tutaj więcej takich elementów, nie wiem, psychodelicznych, horrorowych, ogólnie... lorowych, jak w pierwszej części, bo tam wątek tych opętań i tak dalej, to było naprawdę gold. Mam nadzieję, że teraz będzie tego więcej, tym bardziej, że wprowadzono wreszcie Mimika do lore, więc być może rozwiną jego postać w tej grze. Myślę, że na pewno to zrobią, będzie gold. No i póki co, a propos Help Wanted 2, to by było na tyle. Pojawiło się jeszcze kilka newsów odnośnie trzeciego chapteru Poppy Playtime, więc zrobimy to jutro albo pojutrze. Trzymajcie się, siemano, miłego, cześć!